każdy włos w inną stronę, ale tak miało być, takie było założenie. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, opowiem wam o tym moim nowym zestawie z Dysona, czyli tym zestawie, gdzie jest właśnie suszarka, szczotka, lokówka, wiecie, ten taki bajer, wszystko w jednym. Więc tak moje włosy ci wyglądają, bo tutaj było i troszkę właśnie bez żadnego lakieru, bez żadnej pianki, bez niczego. Było trochę kręcenia, trochę pod spodem prostowania. Tutaj było na szczotce, tak jak mówię, bez żadnych wzmacniaczy, jeśli chodzi o objętość. Więc może zacznę. Jakoś tak dziwnie wyglądam, każdy włos w inną stronę i ogólnie nie lubię się z przydziałki na środku, ale tak było mi najwygodniej. Więc zacznijmy może od tego, że kupiłam ten zestaw, tak jak już powiedziałam, chyba 4-5 tygodni temu, z tego względu, że wiedziałam, że chciałam kupić sobie nową suszarkę. Gdzieś tam widziałam jakieś filmiki na YouTubie odnośnie tego Dysona, jakieś tam reklamy wyskakiwały, wiadomo, raz się w coś kliknie, to później algorytm wpada w szał reklamowania pewnych produktów, jak też było w moim przypadku. No i gdzieś tam troszkę pooglądałam, byłam też, zanim był kolejny lockdown właśnie na włosach, na kolorze, także to, co mam teraz już jest tak na maksa wypukane, że nie pytajcie, co to za kolor, bo nie wiem. Więc byłam właśnie u mojej fryzjerki, u Magdy, pytała mi odnośnie suszarki, co by polecała i tak dalej. No i też mi sugerowała, że Dyson jest super. Aga sugerowała mi, że Dyson jest super, wiele z was sugerowało mi, że Dyson jest super. Oczywiście opinie są bardzo podzielone, bo też po ostatnim filmiku, gdzie wam pokazałam właśnie zakupy i wspominałam o tym sprzęcie, też opinie były podzielone, ale chyba nie ma rzeczy na świecie, którą wszyscy lubią i która się u wszystkich sprawdza. Ja oglądałam chyba jedną recenzję na polskim YouTubie takiej dziewczyny, która ma takie bardzo długie, rude włosy i jej opinia była taka też w miarę pozytywna, z tego co pamiętam, ale większość opinii, które oglądałam, to były angielskie czy amerykańskie, trzeba jakąś tam Australijkę widziałam, tak coś kojarzę, ale jakby jeśli chodzi o opinie, które widziałam w internecie, były raczej pozytywne, ale tak jak mówię, mam też feedback od was, że różnie. Z tego co wiem, w Polsce jest coś takiego, że można na 30 dni jakby wypożyczyć Dysona, czy można wziąć, żeby przetestować. Nie wiem, czy musicie płacić za to wypożyczenie, czy nie, jak to wygląda. Jeśli któraś z was korzystała, to napiszcie w komentarzu, myślę, że będzie to pomocne. Ja kupiłam swój sprzęt bezpośrednio na stronie właśnie Dysona i na drugi dzień już zamówienie było u mnie. Więc nie będę wam może teraz wyskakiwała to z jakimiś parametrami i tak dalej, tylko powiem po prostu, jak ten sprzęt mi się sprawdza. Cena jest, no jak za Dysona, wysoka. Na chwilę obecną, kiedy ja kupowałam, była to cena 449 funtów z darmową wysyłką, a choć tyle. Wiecie, jak te memy są, że w koszyku coś za ileś tam, wiecie, za jakąś kwotę, ale wysyłka 3 funty, to już nie. Ale tutaj wszystko było szybko, sprawnie i elegancko, jeśli chodzi o wysyłkę. I powiem wam tak, że ja używam... No różnie, powiem wam, teraz raczej bardziej siedzę w domu i raczej nie myślę z drugi dzień włosów, ale powiedzmy to, nie wiem, 2 razy w tygodniu przynajmniej, przynajmniej te włosy myję i za każdym razem sięgałam po tą suszarkę. Przychodzi wszystko w takiej właśnie dużej jakby tubie, w takim pojemniku, który jest naprawdę porządnie wykonany i w środku mamy wszystkie końcówki, czyli właśnie mamy suszarkę, mamy 4 końcówki do kręcenia włosów, właśnie te takie lokówki można powiedzieć. Mamy 2 końcówki, jeśli chodzi o szczotki. Jedna jest z takimi wypustkami dodatkowymi, druga bez. W sumie nie wiem, jaka jest między nimi różnica. Używałam obydwu i nie widziałam różnicy w tym, jak moje włosy wyglądały, czy używam jedną końcówkę, czy drugą. No i ostatnia, chyba moja ulubiona, to jest właśnie szczotka do modelowania włosów. I teraz tak, jeśli chodzi o sam sprzęt, jest naprawdę bardzo, może nie jakiś super lekki, pusty, plastikowy, ale jest na tyle lekki, że spokojnie można jakby jedną ręką te włosy ogarnąć, że tak powiem. Bardzo intuicyjnie są rozmieszczone guziki, bez problemu można sobie włączyć, wyłączyć, że tak powiem, raz się popatrzy, gdzie jest który przesuwak i już jakby to zapamiętujemy, bo tutaj właśnie mamy intensywność jakby ciepła,
Od lewej strony mamy trzy guziki, to jest jakby prędkość tego wiatru, powiewu. Środkowy guzik to jest włącz, wyłącz lub przełączenie na zimne powietrze u góry. No i ostatni guzik to jest bardzo ciepłe, ciepłe i zimne, zimne powietrze. Więc tutaj nic się nie nagrzewa. Co jest ważne, tutaj żadne włosy na tą końcówkę się nie wplątują, tutaj się nic nie dzieje. Ten kabel też jest fajny, obrotowy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długi. I tutaj już mam taki klik, żeby właśnie wyciągnąć końcówkę. Nie trzeba klikać w momencie wkładania, po prostu znaczy włożyć, jak chcemy wyjąć, to klikamy. Więc jeśli chodzi o samą końcówkę do suszenia, to ja pierw myślałam, że suszy ta fioletowa strona, ale nie, tutaj jakby powietrze, nawiew leci z drugiej strony. Jest chyba jeszcze zestaw z różowym wykończeniem, ale ja mam ten z fioletowym, zresztą na stronie tylko ten był dostępny, Dysona UK. Więc tutaj stąd jakby wydobywa się powietrze i ona jest o wiele bardziej jakby skoncentrowana, mam wrażenie. Jest też o wiele chłodniejsze, nie pali włosów, ale to jest taka jakby prędkość, że o wiele szybciej te włosy są wysuszone. Ja sobie zawsze włosy podsuszam, tak przez, nie wiem, minutę, półtora. Ja, jeśli chodzi o moje włosy, to są one określone jako gęste, ale cienkie. Ja mam dużo włosów, ale one są dosyć cienkie i raczej moje włosy nie są podatne na skręt, więc to, że tutaj cokolwiek mi się trzyma, cokolwiek jest odbite, to jest naprawdę wow, bo raczej moje włosy, tak jak powiedziałam, skrętu za bardzo nie lubią. Więc tutaj, jeśli chodzi o końcówkę suszącą, ona naprawdę szybciej suszy włosy. Te końcówki wyglądają bardzo ładnie. Jeśli chodzi o takie nawet wysuszenie włosów samą suszarką, muszę powiedzieć, że naprawdę widzę różnicę, w tym wyglądają moje włosy, a naprawdę były w niefajnej kondycji. Już po kilku użyciach widziałam, że naprawdę jest inaczej, a używam tych samych produktów, jeśli chodzi o mycie, odżywkę, spray proteinowy, ten sam z Label M i co tam jeszcze używam. Czasem jeszcze używam jakiejś serum na końcówki, ostatnio nie używałam, bo właśnie chciałam zobaczyć, jak one wyglądały przy tej suszarce. Więc to jeśli chodzi o pierwszą końcówkę. Moja ulubiona końcówka, której używam najczęściej, to jest właśnie ta z właśnie szczotką do modelowania i tutaj lubię sobie, tak jak widzieliście na filmiku, jakby nakręcić włosy i tak delikatnie kręcić jakby tutaj suszarką. I trzymam sobie często właśnie za tą końcówką, ona się tutaj nie nagrzewa, tutaj to powietrze jest już trochę cieplejsze niż na przykład w tej końcówce, kiedy właśnie używam, ale zawsze można jakby tą intensywność zmniejszyć i tutaj właśnie trzymając, ciągnę w dół i te włosy naprawdę uważam, że bardzo ładnie wyglądają, są super wygładzone, odbite i to naprawdę mi się trzyma do następnego mycia, także super. Druga końcówka, którą wam też tutaj pokazywałam, była to ta, ale właśnie taka szczotka i ja tak naprawdę od tych 4-5 tygodni nie używałam, trochę za jasno, nie używałam prostownicy. Było absolutnie efekt, jaki uzyskiwałam tą szczotką, jedną czy drugą, mi się naprawdę bardzo podobał. Włosy były na tyle ładnie wygładzone, że już ich nie traktowałam właśnie dodatkowo prostownicą, po prostu. Zresztą i tak wysuszę włosy i za chwilę je spinam, bo nie lubię w domu być rozpuszczonych, więc to tak przy okazji. I tutaj właśnie ta dolna część wam pokazywałam, jak ona wygląda. Także wystarczy tylko przyłożyć od spodu, przyciągnąć ze 2-3 razy i już wszystko jest ładnie wysuszone i bardziej włosy są wyprostowane. Widać to zwłaszcza na końcówkach, no bo przy szczotce jednak te końcówki się wywijają, a przy tej szczotce są wyprostowane. No i teraz mamy 4 jeszcze końcówki, jeśli chodzi o raz, dwa, trzy. Spadło? Nie spadło? Zostało? Raz, dwa, trzy. Miałam przez chwilę taki blond moment, bo szukałam, gdzie jest ta czwarta końcówka. A była przecież przypięta tutaj na suszarce, na lokówce. Więc jeśli chcecie uzyskać większą objętość tutaj od nasady, to musicie właśnie tutaj przyłożyć sobie na początek tą końcówkę, żeby tutaj wam ten skręt chwyciło i delikatnie sobie musicie odsunąć, żeby chwyciło końcówki. Ja to sprawdzam na bardzo długich włosach, tego nie wiem, to już trzeba sobie zobaczyć opinię dziewczyn, które mają bardzo długie włosy. Ktoś chyba pisał, że jest jeszcze wersja jakby do dłuższych włosów, czyli podejrzewam, że można są po prostu dłuższe końcówki, ale tego nie wiem, tego szczerze mówiąc nie sprawdzałam. Jeśli chodzi o mnie, to ja bawię się tymi końcówkami, bawię się tym, jak moje włosy mogą wyglądać, ale no myślę, że to jest różnica widoczna, tak? Że tutaj może być troszkę więcej tej objętości, może być więcej wygładzenia, może być troszkę więcej odbicia i wygładzenia tych włosów. Także jeśli chodzi o taką moją opinię po tych kilku tygodniach używania, to ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nie zamierzam oddawać ani sprzedawać tego sprzętu. Ja jestem zadowolona, podoba mi się to, jak moje włosy wyglądają, uważam, że są w lepszej kondycji.
szybciej się suszą, te końcówki lepiej wyglądają i przy okazji jest to fajny bajer. Podoba mi się, że właśnie wszystko jest jakby w jednym zestawie, także z mojej strony chyba to wszystko, nie wiem, co można więcej powiedzieć. Myślę, że byłoby cudownie, gdyby ten sprzęt był przynajmniej o połowę tańszy albo jeszcze, nie wiem, gdyby kosztował 1/4 ceny, no ale tak jak mówię, to jest Dyson, to jest technologia, to jest design, innowacja, silniki i w ogóle wiecie, całe szmer bajery, także jeśli chodzi o mnie, to ja polecam, ale jeśli używałyście, testowałyście, czy zostawiłyście, czy odesłałyście, dajcie znać w komentarzach, także z mojej strony to wszystko. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło się zrobić kciuka do góry, zasubskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie i widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.